straciły swoich bliskich. Pamiętajmy o tych 8 górnikach, którzy tam na dole zginęli na szychcie, pracując ciężko dla swoich rodzin, pracując po to, by ich firma mogła się rozwijać. I pamiętajmy też o tych wszystkich, którzy w tym roku na wieczną szychtę odeszli. W polskim górnictwie straciło w tym roku życie 27 osób. Zbigniew Ziobro skrytykował postępowanie prezydent Warszawy, panny Gronkiewicz-Waltz, która złożyła do prokuratury doniesienie w sprawie 4 decyzji reprywatyzacyjnych. 2 z nich podjął prezydent Warszawy, Lech Kaczyński. Minister Sprawiedliwości powiedział w TVP Info, że panna Gronkiewicz-Waltz jest prezydentem stolicy od wielu lat, ale nie robiła prawie nic, by zapobiec patologiom przy reprywatyzacji. Teraz chce się usprawiedliwić, szukając błędów u poprzedników. Pani prezydent Frakcji w sposób chce wracać po to, bo rzucać kalumnie na osoby, które żyją w tej chwili, może się w związku z tym do nich ustosunkować. To pokazuje jeszcze gorszą, można powiedzieć, jeszcze gorszej strony oblicze pani Gronkiewicz-Waltz, która obciążała setki zaniechań związanych z procesem i zwłaszczanym przejmowania kamienic z tej dzikiej reprywatyzacji, która działa się pod Ignasem. Zbigniew Ziobro dodał, że rodzina panny Gronkiewicz-Waltz weszła w posiadanie kamienicy w trakcie dzikiej reprywatyzacji. Jak powiedział, nie raziło jej, aby korzystać z pieniędzy z tej nieruchomości. Minister Sprawiedliwości nie zgodził się z opinią prezydent Warszawy, że komisja weryfikacyjna mająca zbadać reprywatyzację w stolicy będzie niekonstytucyjna. Powiedział, że opinie konstytucjonalistów i prawników wskazują, iż komisja będzie działać zgodnie z prawem. W południowo-zachodniej Francji wybuchła epidemia ptasiej grypy. To czas przed świętami dla producentów drobiu. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Chorobę, w wyniku której padło 4,5 tysiąca kaczek, wykryto na farmach w 4 departamentach regionu. Wybito kilkanaście tysięcy ptaków. Drogi w okolicach skażonych farm zostały zamknięte przez żandarmerię. Na miejscu pracują służby sanitarne. Ich zdaniem wirus działa z niespotykaną siłą w bardzo krótkim czasie. Przenoszą go najprawdopodobniej dzikie ptaki wędrowne, przylatujące z innych państw europejskich, w których także stwierdzono podobne zjawisko. We Francji po raz pierwszy zauważono ptasią grypę pod koniec listopada. Na północy kraju wpadł kalena nad kanałem La Manche wśród dzikich kaczek. Mimo zapewnień ministra rolnictwa, że choroba nie zagraża człowiekowi, dla producentów gęsi i kaczych wątróbek, z czego słynie południowo-zachodnia część Francji, jest to dotkliwy cios, który zapewne ograniczy eksport tego przysmaku, jak i jego sprzedaż na krajowym rynku, a jest to żelazny punkt we francuskim menu na Boże Narodzenie, a przede wszystkim na Sylwestra. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże ze słabymi opadami śniegu, zachmurzenie umiarkowane i małe na zachodzie kraju. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 5 do minus 1 stopnia, jedynie na wybrzeżu od 0 do 1. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni nad morzem i na południu kraju. Okresami porywisty północno-zachodni, w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy jest sobota 3 grudnia. To 338 dzień roku. Imieniny obchodzą Franciszek, Sawery i Emma. Słońce wzejdzie 24 minuty po godzinie 7. Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Polskim Radiu 24, jak zawsze, w sobotę po północy. Rozpoczynamy SOR, czyli audycję Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja. Grudniowa noc, zawitała do nas wiosna, a wyraz z nimi pani Ewa Bebicka i panna Anna Sroka. Witam panie szczególnie, dlatego że ostatnio zarzucano nam, że do Społeczeństwa Obywatelskiego reaktywacji zapraszamy samych mężczyzn. Dlatego ten dzień jest dla mnie dniem również szczególnym. Na początku kolejnej audycji Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja spieszę wyjaśnić, że wiosna w naszym studiu to nie astronomiczna pora, ale nazwa fundacji założonej przez księdza Jacka Stryczka, którą obie panie reprezentują. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i pomogę odkrywać, jak w wiośnie tworzy się społeczeństwo obywatelskie, szczególnie w grudniu, gdzie hasłem, wytrychem jest, powiem, świąteczna paczka. Teraz właściwie to już wszystko wiadomo, bo to hasło rozbrzmiewa nie tylko w całej Polsce, ale poza granicami. Właściwie świąteczna jaka to paczka?
przede wszystkim szlachetna, tak się nazywamy, szlachetna paczka i o tym dużo mówimy, właśnie o szlachetności, o tym, żeby wskrzeszać te impulsy do zmiany, wskrzeszać w ludziach dobro i inspirować do czynienia dobra. A to, dlaczego jest świąteczne, to myślę, że jeszcze trochę o tym opowiemy. Dobrze, pani Ewa, co proszę, bardzo proszę. Szlachetna paczka dlatego, ponieważ odbywa się przed świętami, dlatego może tak, świąteczna paczka, dlatego, że odbywa się przed świętami, wtedy też my Polacy jesteśmy skłonni pomagać najbardziej i zapraszamy do tego grona jak najwięcej osób. Jasne. A w ogóle szlachetna paczka, która robi się przez cały rok, tak? Tak, zachęcamy do tego, by angażować się w ramach naszego projektu przez cały rok. Szlachetna paczka swoją popularność, takie szczyty popularności rzeczywiście święci w grudniu, ale to nie tylko to przygotowywanie paczek dla rodzin na święta, ale również Akademia Przyszłości, czyli taki podprojekt, siostrzany projekt, który skierowany jest do dzieci. To są również tak zwane paczki plus, czyli paczka prawników, paczka lekarzy. W tym roku paczka przedsiębiorczości, w ramach której uczymy rodzinę, uczymy wolontariuszy, by byli takimi przewodnikami rodzin w gospodarowaniu pieniędzmi i w takim mądrym zarabianiu pieniędzy. Więc chcemy rzeczywiście chcemy w Polakach zbudować tę potrzebę pomagania nie tylko w grudniu, ale przez cały rok. Tak, zaczęliśmy mówić w ogóle o Fundacji Wiosna, bo to, co Państwo, to Pani też wymieniły, to wszystko są akcje, które z wiosną przychodzą do naszych serc. Tak, dokładnie. Stowarzyszenie Wiosna. Co to za stowarzyszenie? Kiedy powstało? Ile liczy sobie osób? Ile liczy wolontariuszy? By Panie mogły nam przybliżyć swoją działalność pod tym kątem. To ja może opowiem tak pokrótce historię. Stowarzyszenie Wiosna powstało w 2001 roku w Krakowie z inicjatywy księdza Jacka Stryczka, który zaangażował najpierw 30 osób ze swojego duszpasterstwa po to właśnie, żeby pomóc rodzinom, które na jego terytorium potrzebowały najbardziej pomocy. I tak po 15 latach możemy już w tym momencie przygotowywać, obchodzić 16. edycję tej wielkiej inicjatywy, ponieważ w samym 2015 roku do projektu włączyliśmy ponad 20 tysięcy rodzin, co oznacza tak naprawdę, że odwiedziliśmy ponad 40 tysięcy. Zaangażowaliśmy 13 tysięcy wolontariuszy, więc myślę, że jest to już całkiem spora inicjatywa, która zaczęła się, tak jak powiedziałam, od czegoś bardzo małego. I tych 13 tysięcy wolontariuszy wspiera 200 pracowników, bo przy takiej liczbie wolontariuszy no, trzeba jednak również prowadzić jakąś profesjonalną akcję zarobkową, prawda? Rzeczywiście, tak jak koleżanka tutaj wspomniała, jeżeli chcemy organizować działania przez cały rok, nie możemy też tylko i wyłącznie bazować na dobrej woli i pracy wolontarystycznej naszych wolontariuszy, ale też mamy biuro, które mieści się w Krakowie i w Warszawie, w którym przez cały rok pracują właśnie osoby specjalizujące się w konkretnych, potrzebnych właśnie stowarzyszeniu dziedzinach. Panie są pracownikami czy wolontariuszkami? Pracownikami i wolontariuszkami, to się nie wyklucza po pracy, po ogarnięciu, jak to się mówi, tych spraw organizacyjnych. Ja zajmuję się promocją, Ania kontaktem z sektorem biznesu. Po pracy idziemy jako Super W, bo tak nazywamy naszych wolontariuszy, do rodzin, więc praca i wolontariat się absolutnie nie wykluczają. Jasne.
czasie tak, Paweł proszę III bardzo. Ja zacząłem moją przygodę ze Stowarzyszeniem Wiosna 6 lat temu, kiedy właśnie jeszcze w czasie studiów odkryłam, czym jest szlachetna paczka. Szukałam takiego miejsca, w którym mogłabym z jednej strony rozwijać swoje kompetencje, a z drugiej strony gdzie mogłabym przekuć te kompetencje na coś dobrego, coś, co może przynieść pożytek nie tylko mnie samej. I tak właśnie trafiłam na szlachetną paczkę. Byłam wolontariuszem, który odwiedza rodziny i czułam po pierwszym roku, że to jest jednak jeszcze nie wszystko to, co chciałabym robić. I tak można powiedzieć, z kolejnymi etapami, w kolejnych pozycjach angażowałam się więcej. Byłam liderem rejonu, czyli też wolontariuszem, który rekrutuję wolontariuszy tych odwiedzających rodziny. Później koordynowałam pracą jeszcze większego zespołu. I tak właśnie trafiłam już do biura Szlachetnej Paczki. A kim pani jest z zawodu? Z zawodu jestem psychologiem i też ukończyłam zarządzanie. Jasne. To teraz pani Ania ma panią kolej, spowiedź. Gdzie w kościele. Ja jestem panią Ewą. Tak, ja jestem Ewa. Przepraszam. Nie ma sprawy, już opowiadam. Ja trafiłam najpierw do Akademii Przyszłości, czyli do projektu siostrzanego paczki. Właśnie, to może póki co, to powiem pani, co to jest w ogóle, czy to był drugi projekt, tak? Czy to te programy powstały równolegle? Nie, Akademia Przyszłości powstała 2 lata po Szlachetnej Paczce, jako taka odpowiedź na potrzebę, którą odkryli wolontariusze paczki, którzy zobaczyli, że w rodzinach, którym pomagamy, są często dzieci, które w siebie nie wierzą, które już od początku swojego życia mają w pewien sposób utrudniony start, które potrzebują wsparcia i szkolnego, ale i przede wszystkim właśnie w takiej poprawie wiary w siebie. Które ponosiły wcześniej porażki, jakby, prawda? Dokładnie, o tym właśnie mówimy, to jest nasze hasło przewodnie, że przeprowadzamy dzieci od porażki szkolnej do sukcesu w życiu, bo właśnie praca z dzieckiem nad przedmiotami szkolnymi jest poniekąd pretekstem do tego, żeby pracować nad jego osobowością, nad jego wiarą w siebie. I to była moja motywacja, kiedy przyszłam jako wolontariusz do Wiosny, właśnie do Akademii Przyszłości. Chciałam pomagać dzieciom. Czułam, że to może być coś, w czym ja się odnajdę. I proszę nam powiedzieć, kim pani jest z zawodu od razu, żebyśmy umieli połączyć to. Studiuję również jeszcze, tak jak Ania, studiuję psychologię, więc też ten kierunek. Do tego, tak, co się robi potem, tak. No chyba trochę tak jest, chociaż do Akademii Przyszłości trafiają nie tylko osoby z psychologii czy pedagogiki, ale z różnych kierunków. Ale zawsze łatwiej dzieci prowadzić jest, kiedy ma się jakieś podstawy psychologiczne, kiedy wie się o człowieku więcej niż przeciętnie. Tak, to prawda, ale też często mówimy o tym, że my w Akademii Przyszłości stajemy się takimi mentorami dzieci, tutorami. I to są taka nowa kategoria w życiu tego dziecka. To nie jest pani nauczycielka, to nie jest pani pedagog, czy mama, albo starszy brat, tylko zupełnie ktoś nowy. Ktoś, kto jest niewiele starszy, bo to jest wiek głównie studentów, ale ma swoją pasję, może przedstawić dziecku swój świat i pokazać mu to, co jest dla niego najważniejsze. Więc zarówno jak ktoś jest architektem, inżynierem, to również może dzieciom pokazać swój świat i je inspirować. Pani Ewo, to proszę coś więcej o nas, o sobie powiedzieć teraz. No więc tak jak powiedziałam, moja historia jest taka, że bardzo chciałam być potrzebna, czuć się potrzebna i pomagać dzieciom, bo też czułam, że mam do tego predyspozycję. No i zaczęłam spotykać się raz w tygodniu z 10-letnim Jurkiem. Rzeczywiście widziałam z zajęć na zajęcia, jak to dziecko się zmienia, jak staje się coraz bardziej pewna siebie, jak z dużo większą otwartością ze mną rozmawia. Z czasem też odkryłam, że to jest nie tylko zajmowanie się dzieckiem, to nie jest tylko spotkania z Jurkiem, ale również praca w rejonie, w kolegium, czyli w takiej grupie wolontariuszy. Wspólne działanie na rzecz jakichś wydarzeń, na różnych
w różne miejsca byliśmy zaproszeni z dzieciakami, więc też rozmawianie z przeróżnymi osobami. Z czasem stwierdziłam, że o Akademii tak bardzo lubię mówić i namawiam do tego kolejne osoby, że może promocja to jest jakiś mój konik i coś, w czym mogę się odnaleźć, więc stwierdziłam, że wolontariat to nie tylko sposób na robienie dobra, ale też na własny rozwój. I tak rzeczywiście podążałam już później tą ścieżką promocyjną. Zostałam koordynatorem do spraw promocji z Akademii Przyszłości. Przeniosłam się do Szlachetnej Paczki i tutaj rozwijam się nie tylko w tym obszarze czynienia dobra i pomagania innym, ale właśnie w takich kompetencjach promocyjnych, PR-owych. Teraz promujesz wszystko. Teraz promuję wszystko, wszystkie nasze projekty i no, prawda jest taka, że idea jest wciąż ta sama, czyli idea mądrego pomagania, takiego pomagania, które odpowiada na konkretne potrzeby i nie uzależnia. Więc bez względu na to, czy mówimy o Paczce, czy o Akademii Przyszłości, czy o tych podprojektach Paczki, no właśnie, o których mówiłam, to wszystko ma ten sam sens. To powiedzmy jeszcze o tych podprojektach, powiedzmy jeszcze, czym się te projekty w Akademii Przyszłości zajmują. Jakie to są projekty? To ja może opowiem jeszcze o czymś takim jak Paczka Seniorów. Bardzo proszę. Ponieważ właśnie w Szlachetnej Paczce uruchomiliśmy taki podprojekt skierowany do osób 60+. Idea tego projektu wzięła się stąd, że tak samo w zasadzie jak jeśli chodzi o Akademię Przyszłości, spotykając się z rodzinami, z osobami samotnymi w Szlachetnej Paczce, kiedy wolontariusze badali przyczynę biedy, trudności tych osób czy rodzin, okazało się, że osoby samotne w zasadzie nie mają już tak dużych potrzeb materialnych, ale to, co jest najtrudniejsze w ich sytuacji, to jest samotność. I tak połączyliśmy wolontariuszy z osobami samotnymi, właśnie seniorami, po to, żeby wolontariusze, najczęściej właśnie młodzi ludzie, pomagali tym osobom wyjść z takiej samotności. Ja znam wiele historii, które właśnie świadczą o tym, że po 10 takich spotkaniach wolontariusza z seniorem nagle okazało się, że osoba, która do tej pory była samotna, zostawiona sama sobie, nagle ma jakieś otoczenie wokół siebie. I to jest naprawdę niesamowite, bo czasami nawet to nie jest, nie wygląda w ten sposób, że angażujemy jakoś te osoby starsze w jakieś wielkie działalności. Czasem może przyjaciel jest tym listownym, bo też osoby starsze nie zawsze mają zdolność do tego, żeby już gdzieś poruszać się, szczególnie na dalsze odległości. No, historię myślę, że tutaj każdy mógłby przytoczyć takie swoją niepowtarzalne. Własną, tak, a myślę, że jeżeli nawet jesteśmy w stanie pomóc jednej osobie, to warto takie projekty realizować. Ważne, żeby się odczuwało, że ma się drugiego człowieka obok siebie. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie jest trochę tak, że my nie potrzebujemy często właśnie nowych technologii i jakichś produktów, tylko ten dar w ogóle czasu dla drugiej osoby, to jest ta wartość niezastąpiona. Moje miłe panie z Wiosny, powiedzcie mi, wiosna menadżerów, wiosna specjalistów, wiosna talentów, dobrze mówię? Same wiosny. Tak, to są projekty, które są skierowane do pracowników stowarzyszenia, bo tak jak wśród wolontariuszy stawiamy na rozwój, tak w organizacji pracownikom również proponowane są różne drogi awansu, różne drogi rozwoju, więc jak najbardziej chcemy, żeby z wiosny wyrosło sporo menadżerów, osób, które będą brały odpowiedzialność za innych, potrafiły koordynować zespołami, co już dzieje się na poziomie wolontariuszy, u pracowników jest jeszcze szerzej stosowane, kierowane, także jak najbardziej wiosna rozbija. Bo ja bym tutaj dodała, że tak naprawdę naszymi beneficjentami nie są tylko osoby potrzebujące, ale każdy w ogóle, kto w jakikolwiek sposób angażuje się w projekty wiosny, czy w Szlachetną Paczkę, Akademię Przyszłości, chcemy, żeby każdy odczuł, że to jest
jakaś zmiana w jego życiu. Tak. No, proszę mi powiedzieć, co w zamian, jeszcze poza tym, co państwo powiedzieli, proponujecie tym, którzy się włączają w obieg wiosny? Ja bym powiedziała, że wiosna na pewno zmieniła moje życie. W Grecji śnie. Gdzie migranci nie mają nie tylko ogrzewania, ale też wody. Wczoraj na znak protestu niektórzy z nich spalili na pobliskiej autostradzie swoje namioty, które, jak twierdzą, przemakają. W Malakasie przebywa około 700 migrantów, wśród których są niemowlęta. Grecki rząd zamierza ewakuować stamtąd przynajmniej rodziny z małymi dziećmi i szuka dla nich miejsc. Zdaniem wielu dziennikarzy i polityków innych partii zabrał się za to wyjątkowo późno, kiedy już nadeszła zima. Tymczasem z powodu niskich temperatur władze wyspy Kijów przeniosły dziś rano do mieszkań około 200 migrantów, którzy żyli w namiotach rozbitych na plaży. W złych warunkach egzystują wciąż tysiące z nich. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego przebywa obecnie ponad 16 tysięcy migrantów, podczas gdy miejsc w lokalnych ośrodkach jest dla mniej niż połowy z nich. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Dwa istotne elementy, które niespodzianka w wyborach uzupełniających do brytyjskiego parlamentu. W okręgu Richmond Park wygrała Sara Olney, kandydatka euroentuzjastycznych liberalnych demokratów. Okręg ten uważany był dotąd za mateczny z konserwatystów, ale w referendum europejskim 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko Brexitowi. Właśnie z Europy liberałowie uczynili wyborczy temat numer jeden. Adam Dąbrowski. A nierozerwalna więź ze stolicą. Jacques Goldsmith, niegdyś polityk konserwatywny, startował tu jako kandydat niezależny z cichym poparciem prawicy. Akcentował swój sprzeciw wobec rozbudowy pobliskiego lotniska Heathrow, ale liberalni demokraci postawili na Europę. Ludzie naszego okręgu stworzyli sejsmiczny szok dla konserwatywnego rządu. Nasza wiadomość jest jasna, nie chcemy twardego Brexitu, nie chcemy opuszczać wspólnego rynku, nie pozwolimy na zwycięstwo strachu i podziału. Konserwatyści ciągle mają w parlamencie przewagę, rząd powtarza, Brexit nadal pozostaje celem, a zdaniem wielu wieszczenie wielkiego powrotu euroentuzjastycznych liberałów jest nawet. Jeżeli jest jakaś zmiana, to strata głosów lewicy na rzecz partii niepodległości na północy Anglii, a nie odnowa liberalnych demokratów. Mówi w BBC konserwatysta Jacek Obrysmak dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie ma szans na wspólną pamięć o Wołyniu, ale jest potrzeba współpracy i rozmowy. Takie są wnioski z debaty polskich i ukraińskich historyków oraz polityków na temat trudnej przeszłości. Spotkanie odbyło się w ukraińskiej stolicy, a szczególnie Paweł Buszka. Większość ukraińskich historyków nie zgadza się z nazwaniem rzezi wołyńskiej mianem ludobójstwa. Profesor Ihor Iliuszyn przyznaje, że na Wołyniu dokonano zbrodni, za którą odpowiedzialni są ukraińscy nacjonaliści. Kierownictwo Okun Bandera, kierownictwo Okun i Bandera noszą odpowiedzialność za decyzję dotyczącą zabójstwa kilkudziesięciu tysięcy cywilnych Polaków. Jednak zdaniem ukraińskiego historyka zbrodnia nie spełnia znamion ludobójstwa, a na Wołyniu ginęli również Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości. Wspólna polsko-ukraińska narracja na temat zbrodni wołyńskiej nie jest możliwa, uważa Paweł Kowal, polski historyk, polityk. Mimo to, zdaniem Pawła Kowala, należy rozmawiać, ale też działać razem na polu historii. Jak dodaje, dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie polsko-ukraińskiego instytutu historycznego. Granty dostaną historycy jak najszerzej o różnych poglądach. Niech idą do archiwum, niech dostaną środki na wydanie książek i to za 50 lat przyniesie efekt. Dyskusja o polsko-ukraińskiej historii odbyła się w dniu 25-lecia uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Polska wspiera Ukrainę w procesach demokratycznych i wolnościowych. I to nieprzerwanie od 25 lat, mówił po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko prezydent Andrzej Duda. Oficjalna wizyta przywódcy naszego wschodniego sąsiada rozpoczęła się przed południem w stolicy właśnie od rozmowy z polskim prezydentem. Duda poprosił, że zarówno sierpnia ku temu Ukraina ogłosiła niepodległość, jak i teraz Polacy wspierają sąsiada. Prezydent przypomniał przy tej okazji pomarańczową rewolucję i wydarzenie na Majdanie. Mówił też o niezgodnych sprawach międzynarodowym rosyjskich działań wobec Ukrainy. Dzisiaj Polska cały czas stoi przy Ukrainie. Cały czas wspieramy Ukrainę. Dzisiaj niestety także w walce o suwerenność, o zachowanie integralności terytorialnej. Niestety część terytorium Ukrainy została bezprawnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. Polska nigdy się z tym faktem nie pogodzi.
Prezydent Duda ocenił, że naruszenie suwerenności Ukrainy to dramatyczny precedens, na którym nie może być zgody całej europejskiej społeczności. Andrzej Duda powiedział, że po zakończeniu II wojny światowej, a potem po upadku żelaznej kurtyny, znów dochodzi do dzielenia Europy na strefy wpływów. Cała wspólnota międzynarodowa nigdy z tym aktem nie może się zgodzić i Polska stoi dzisiaj przy Ukrainie i wspiera Ukrainę w jej walce o odzyskanie terytorium, a także o to, żeby konflikt zbrojny się jak najszybciej zakończył, żeby nie ginęli ludzie, żeby młodzi obywatele Ukrainy nie musieli jechać tam, gdzie padają strzały, tam, gdzie ich życie jest zagrożone, a tak się niestety cały czas dzieje. W trakcie spotkania obaj prezydenci podpisali m.in. deklarację o współpracy energetycznej. We wspólnym komunikacie oświadczyli, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPAL jest dotkliwa dla Polski i Ukrainy. Uważamy, że decyzję trzeba zrewidować, rozumiejąc zarazem, że krok ten może być bardzo trudny i bolesny. Zobowiązujemy się bronić naszych wspólnych interesów, wykorzystując w tym celu wszystkie środki prawne. Czytamy w oświadczeniu prezydentów. Pod koniec października Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie gazociągu OPAL, która umożliwia rosyjskiemu Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy z pominięciem Ukrainy. Decyzja Komisji pozwala Rosji do 2033 roku wykorzystać 80% przepustowości tego rurociągu, a obecnie Gazprom korzysta tylko z połowy. Okazją do spotkania Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki jest 25. rocznica uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. A stało się to dokładnie ćwierć wieku temu, czyli 2 grudnia 1991 roku, a Polska była pierwszym krajem na świecie, który na taki krok zdecydował. Polska i Ukraina zwiększają współpracę wojskową. W obecności prezydentów ministrowie obrony obu krajów podpisali umowę w tej sprawie. Andrzej Duda podkreślił, że Polska zawsze wspierała i wspierać Ukrainę będzie. Dzisiaj niestety także w walce o suwerenność, o zachowanie integralności terytorialnej. Niestety jest tak, że dzisiaj część terytorium Ukrainy została bezprawnie, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, zajęta przez Rosję i jest przez Rosję okupowana. W tym kontekście, jak podkreślił Duda, duże znaczenie ma wsparcie Polski dla modernizacji ukraińskiej armii. Dziękował za to zresztą prezydent Poroszenko. Dziękujemy polskiej stronie za efektywną współpracę wojskowo-techniczną, za wzorowe utworzenie polsko-ukraińsko-litewskiej brygady, która jest przykładem efektywnej współpracy wojskowej i koordynacji działań. Efektywnej wojskowej współpracy i koordynacji. Powstanie polsko-ukraińska instytucja, która upamiętni Polaków i Ukraińców pomagających sobie wzajemnie w czasie II wojny światowej, w tym podczas rzezi wołyńskiej. Wstępne porozumienie w tej sprawie osiągnęli prezydenci Duda i Poroszenko. Prezydent Andrzej Duda mówił po rozmowach z Petrem Poroszenką, że inicjatywa ta ma pomóc w rozwoju współpracy między naszymi krajami. Mam nadzieję także, że w najbliższym czasie będziemy w stanie zainicjować wspólną polsko-ukraińską instytucję dobrego sąsiedztwa, która będzie budowała tą rzeczywistą atmosferę pojednania i prawdy historycznej pomiędzy naszymi narodami. Duda zaznaczył, że nowa instytucja ma nagradzać zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Żeby tych ludzi, którzy pokazali wtedy człowieczeństwo, którzy pokazali braterstwo pomiędzy sąsiadami i na Wołyniu, i w innych miejscach, gdzie ginęli Polacy, ale gdzie ginęli także i Ukraińcy, żeby tych ludzi odnajdywać, nagradzać tytułem i nagradzać także i odznaczeniem. A polska inicjatywa znalazła poparcie prezydenta Poroszenki. Ja może na Wołoszczyźnie? Chciałbym poprzeć inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, która dotyczy rozpoczęcia rozmów o wspólnym poszukiwaniu osób, które kiedyś zrobiły wiele dla ratowania Polaków, Ukraińców. Odpowiedno Polaków i Ukraińców. Obecnie sprawą mają zająć się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, a z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że trwają dyskusje, jak sama instytucja ma wyglądać, bo strona ukraińska chciałaby, by jej utworzeniem zajęli się historycy, a Polska uważa, że powinni to być jednak działacze pozarządowi i intelektualiści.
Pozostajemy przy sprawach ukraińskich. Mustafa Dżemilew apeluje do Unii Europejskiej i wspólnoty międzynarodowej o zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Legendarny przywódca Tatarów Krymskich, ukraiński parlamentarzysta, wziął udział w debacie Krym po aneksji Cierń w sumieniu Europy, a ta odbyła się w stołecznej galerii Zachęta. Mustafa Dżemilew przestrzegał przed forsowanym przez niektóre kraje wspólnoty pomysłem zniesienia sankcji. Do okupacji Krymu byłem w kilkudziesięciu krajach, przemawiałem w różnych parlamentach, między innymi we Włoszech, gdzie mówiono mi, jak uciążliwe te sankcje są dla Włoch i ile to oni tracą pieniędzy. Ja zawsze mówiłem i powtarzam, że porządek prawny na całym świecie jest wart, by za niego zapłacić. Jeśli nie zapłacimy teraz, to później będziemy płacić dziesięciokrotnie więcej, także życiem ludzi. A w grudniu Unia Europejska będzie musiała podjąć decyzję w sprawie kolejnego przedłużenia sankcji wobec Rosji, które zostały, przypomnijmy, wprowadzone przed 2 laty, a to w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie. Dżemilew mówił też o nasilających się represjach, jakim poddawani są Tatarzy na Krymie. Mnożą się przypadki zastraszania, zatrzymania, rewizji, uprowadzenia i zniknięcia ludzi, co powoduje wyjazd wielu Tatarów z Krymu. Rosjanie zdali sobie sprawę, że z krymskimi Tatarami nigdy się nie dogadają, więc teraz wymuszają na nich wyjazd. Mimo wezwań do naszych obywateli, aby zostali i przeczekali do okupacji, ludzie odpowiadają, że nie można zagwarantować, że jutro nie uprowadzą i nie zgładzą ich dziecka. Do tej pory z Krymu wyjechało około 50 tysięcy ludzi, a to jest połowa Tatarów krymskich. Mustafa Dżemilew dodał, że jednocześnie na terytorium Półwyspu przywożeni są ludzie z kontynentalnej części Rosji, czyli obywatele Federacji Rosyjskiej. Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku po referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. A teraz Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12 do 15% ludności na Krymie, referendum zbojkotowali. 24 godziny w Polsce i na świecie. Już po raz 14 przyznano nagrody w konkursie Człowiek bez barier, konkursie, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, a wzięły w niej udział pierwsze damy Polski i Ukrainy, Agata Kornhauser-Duda i Maryna Poroszenko. Główną nagrodę zdobył niepełnosprawny muzyk Grzegorz Płonka. Nagrodę specjalną otrzymała Natalia Bartyka, tenisistka stołowa i czterokrotna mistrzyni paraolimpijska oraz trzykrotna uczestniczka igrzysk. Agata Kornhauser-Duda, nie wręczając nagrody, podkreśliła, że niepełnosprawność nie ogranicza możliwości realizowania ambitnych zamierzeń. Przede wszystkim są to nagrody za niezwykłą postawę. Postawę, dzięki której państwo pokazują, że na co dzień można przełamywać bariery, ale przede wszystkim można stać się wzorem godnego życia dla ogółu społeczeństwa. Z kolei pierwsza dama Ukrainy, Maryna Poroszenko, mówiła, że osiągnięcia laureatów budzą wiarę i to w sercach milionów ludzi. Każdego dnia powinniśmy pamiętać, że ludzie, choć różni, wszyscy są równi. Zasadą, żyje Europa, w tym Polska. Jestem przekonana, że będziemy wspólnie tworzyć naszą europejską przyszłość. Moje budemo razem budować nasze europejskie majątki. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski mówił, że aby otrzymać tytuł Człowieka bez barier, trzeba być człowiekiem kompletnym. Trzeba wykorzystać możliwości, nie patrząc na ograniczenia. Tegoroczni laureaci, bardzo różni, począwszy od Czarka, który prowadzi ciężarówkę Eti, czy też Grzegorza Płonkę, który odkrył sobie talent pianisty, a więc zupełnie inny świat, zupełnie inny kierunek rozwoju, pokazuje, że w naszym kraju, bo to trzeba mocno potwierdzić, w naszym kraju są możliwości na tego rodzaju rozwój i osoby z niepełnosprawnością mogą spokojnie się realizować, choć cały czas mamy jeszcze wiele do zrobienia. A jeden z laureatów konkursu, Cezary Kopiczko,
Na co dzień mój ciężko pracuje, mimo niepełnosprawności. Jeździ ciężarówkami po całej Europie. Jeżdżę też autami ciężarowymi, także też naprawiam je i w zasadzie hobbystycznie motorami śmigam. Żyję aktywnie, na nartach jeżdżę, rzutuję, spędzam aktywnie czas i co jeszcze? A właśnie, bo ja nie mam dwóch nawet rąk, nie mam jednej dłoni i jednego przedramienia. Pokazując się, pomagam innym w sposób taki, że daję wiarę w to, że sobie poradzą, bo skoro ja sobie radzę, to oni muszą tym bardziej. Kurczę, optymistyczny człowiek. Konkurs został zainicjowany w 2003 roku z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, a jest on adresowany do osób, których życie zawodowe i społeczne może stać się wzorem dla innych. Z nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wybrała 20 półfinalistów. Spośród nich jury wyłoniło w głosowaniu 5 osób, a jedna z nich otrzymała właśnie tytuł Człowieka bez barier. 4 pozostałe równorzędne wyróżnienia. Tymczasem dziś w wybranych muzeach, głównie warszawskich, ale także w innych regionach Polski, miał miejsce dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jest on organizowany już po raz 9 w związku z przypadającym 3 grudnia Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Podczas uroczystej inauguracji, ta odbyła się rano w Stołecznym Muzeum Narodowym, wystąpił chór z Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie. Ode mnie, ja już tylko dodam, że znalazłam źródło i jak się tylko odezwie do mnie, bo ja straciłam jej numer połączony. Miesiąc się przygotowaliśmy do tych piosenek, musieliśmy sobie przypomnieć. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Razem dla Niepełnosprawnych. Jego wiceprezes Daniel Kuć podkreśla, że z roku na rok coraz więcej instytucji bierze udział w otwartym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ma nadzieję, że w przyszłym roku liczba jeszcze się zwiększy. Będziemy próbować to zainicjować na cały kraj. Może przy pomocy ministerstwa, też we własnym zakresie, we własnym rozstrzygnięciu, na zasadzie jakiejś wymiany mailowej ze wszystkimi muzeami albo z instytucjami odpowiedzialnymi za kulturę, żeby ten dzień wpisał się na stałe, żeby każdy wiedział, że może wejść do muzeum, a tego szczególnego dnia. Każdy niepełnosprawny wchodzi za darmo, zwiedza, ma pomoc, tak jak tutaj jest to pokazane. Na dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych i opiekunów przygotowano bogaty program, m.in. oprowadzania z przewodnikiem, warsztaty i zajęcia plastyczne. Magdalena Sowińska ze stacji Muzeum, czyli dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, mówi, że oprócz standardowego zwiedzania przygotowano także dodatkowe atrakcje. Oprócz zwiedzania sal wystawowych i skansenu lokomotyw będzie można wejść do wagonu salonowego, tak zwanej salonki Bieruta, do pociągu pancernego, do wagonu motorowego SN-52. W dniu otwartym dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wzięli udział między innymi wybrane Muzea Krakowskie, Muzeum Narodowe w Kielcach, a także 10 placówek muzealnych w stolicy, m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Kolinie. Ministerialne dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk miałoby wynieść 49%. Marszałek pokryje 51% kosztów funkcjonowania zespołu. Pismo w tej sprawie do wicepremiera Piotra Glińskiego wysłały władze wojewódzkie. Na szczegółach Łukasz. W tym roku na działalność Zespołu Śląsk samorząd województwa śląskiego przekazał dotację w wysokości 18 milionów złotych. Dzięki wsparciu finansowemu udało się wyremontować i zmodernizować zabytkową siedzibę zespołu w Koszęcinie. Przygotowano także program dalszych działań inwestycyjnych, które wymagają nakładów w wysokości około 3 milionów złotych. Niezbędne jest prowadzenie stałych badań etnograficznych, naukowych i edukacyjnych, kontynuacja prac z Centrum Edukacji Regionalnej, a także poszerzanie oferty artystycznej i edukacyjnej Śląska oraz jej promocja, co wymaga zwiększenia liczby koncertów w kraju przy zachowaniu przystępnych cen biletów. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik już kilkanaście dni temu apelował do władz województwa śląskiego, aby samorząd odpowiedział na propozycję Ministerstwa Kultury w sprawie współfinansowania zespołu i nadania mu nowego statusu. Wcześniej władze województwa podkreślały, że siedziba zespołu i wszystkie sprawy organizacyjne związane z nim powinny odbywać się w Katowicach. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. I to była ostatnia już informacja dzisiejszego wydania magazynu. Mariusz Gzyl, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Jest godzina pierwsza. Polskie Radio 24.
Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm przyjął znowelizowane prawo o zgromadzeniach. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak mówił, że nowe przepisy nie ograniczają praw obywatelskich. Zmianę ustawy można by nazwać w ten sposób, że jest to zmiana, która spowoduje rozwiązanie problemów związanych chociażby z konfrontacją pomiędzy jedną grupą manifestującą, a drugą grupą manifestującą. Więc jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów. Weźcie pod uwagę to, co wydarzyło się 11 listopada tego roku. Było bezpiecznie, było spokojnie. Oczywiście zmienił się rząd, bo za czasów waszych rządów były burdy na ulicach w Warszawie 11 listopada. Posłanka Platformy Obywatelskiej Dorota Rutkowska powiedziała, że w ostatnich latach marsze niepodległości w Warszawie przebiegały spokojnie, choć były organizowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Minister Błaszczak, ani razu nie pokazał się pan ani na sali sejmowej, ani na komisji podczas prac przy tej ustawie, a tutaj uczestnicy i organizatorzy Marszu Niepodległości podkreślali, że w 2015 i 2016 roku te marsze się odbywały spokojnie. To już pod rządami obecnie obowiązujących przepisów. Wprowadzając artykuł 2, stawiacie państwo na uprzywilejowanej pozycji władze i kościoły. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Będą one miały pierwszeństwo przed zwykłymi manifestacjami. Wyjątek dotyczy demonstracji organizowanych przez władze publiczne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ich przyjęta zasada nie obejmuje. Poznański sąd uzasadnia decyzję w sprawie niezastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego senatora Józefa Piniora. Prokuratorzy zarzucają mu płatną protekcję i uzyskiwanie korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Sąd nie zgodził się w czwartek na tymczasową izolację. Jak podkreślał sędzia Aleksander Brzozowski, prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa nie jest na tyle duże, by stosować najsurowszy środek zapobiegawczy. Również sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki szczególne, że nie ma obawy matactwa, bo taki był bowiem jedna z podstaw złożonego przez prokuratora wniosku, mianowicie, że podejrzani mogą podejmować próby prowadzące do utrudniania postępowania. I sąd uznał, że zebrany materiał dowodowy w żaden sposób nie wskazuje na to, że podejrzani na obecnym etapie postępowania będą w jakikolwiek sposób to postępowanie utrudniali. Sędzia wskazywał również, że postawa podejrzanego nie uprawdopodobnia obawy matactwa. Poza tym zdaniem sędziego w tym przypadku nie można mówić o najsurowszej karze do 8 lat więzienia, jaka grozi za zarzucane czyny. Sąd uznał, że nawet gdyby rzeczywiście w przyszłości doszło do jakiegoś wyroku skazującego, to i tak w realiach sprawy, biorąc pod uwagę osoby podejrzanych, z pewnością nie byłaby to kara na tyle surowa, żeby zachodziła obawa matactwa ze strony podejrzanych. Józef Pinior i 10 innych osób zostali kilka dni temu zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we Wrocławiu. Wszyscy zostali przewiezieni do Poznania, gdzie usłyszeli zarzuty przyjmowania lub oferowania pieniędzy w zamian za obietnicę załatwienia spraw w instytucjach państwowych i samorządowych. Józef Pinior w toku śledztwa nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wrocław nie jest zabezpieczony dostatecznie przed powodzią. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport na temat realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Największy problem to opóźniające się prace na Górnej Odrze. Z raportem zapoznał się Przemysław Gałecki. NIK podkreśla, że warunkiem koniecznym do bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych przez Wrocław jest ograniczenie ich dopływu do 3100 metrów sześciennych na sekundę i może to zapewnić tylko zbiornik Racibórz. Tyle, że i tak już bardzo opóźniona budowa stanęła w październiku, gdy okazało się, że wykonawca stosuje niezgodne z projektem materiały. Kontrakt został zerwany i ciężko mówić o realnym terminie zakończenia prac. I marnym pocieszeniem jest fakt, że wrocławski węzeł wodny jest prawie gotowy na wielką wodę. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, po raz kolejny dopuścił się prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych bez zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz programów zapewnienia jakości. Na przykład w nasyp zapory lewobrzeżnej i zapory prawobrzeżnej wykonawca wbudował inny niż w projekcie materiał, co przy powodzi mogłoby doprowadzić do katastrofy zagrażającej życiu mieszkańców Raciborza i okolic.
Władimir Putin nie wykluczył wydania Ukrainie reżysera Ołeha Sencowa. Ukraiński filmowiec został oskarżony o terroryzm i przebywa w rosyjskim łagrze, gdzie odsiaduje wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej odrzuciło jego prośbę o odbywanie kary na Ukrainie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie spotkania z Władimirem Putinem o uwolnienie Sencowa poprosił rosyjski reżyser Aleksandr Sukurow. Mnie wstydne. Jest mi wstyd, że do tej pory nie możemy rozwiązać tej kwestii. Błagam, niech pan znajdzie rozwiązanie. Znajdźcie rozwiązanie tej problemy. Zwrócił się do prezydenta Rosji Sukurow. Jak tłumaczył, jeśli Sencow ma inne poglądy na aneksję Krymu niż Rosjanie, to zamiast siedzieć w łagrze powinien prezentować swój punkt widzenia na festiwalach filmowych. Nikt go nie skazywał za jego poglądy, ale zdaje sobie sprawę, że to temat wrażliwy i będę miał go na uwadze. Odpowiedział prezydent Rosji. Władimir Putin oświadczył, że do wydania wyroku o losie ukraińskiego reżysera decydował sąd. Jednak jak przypomniał, po wydaniu wyroku są również inne możliwości, z których będzie można skorzystać, gdy dojrzeją do tego warunki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie na zachodzie kraju umiarkowane i małe, na pozostałym obszarze duże ze słabymi opadami śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 1 stopnia, na wybrzeżu nieco cieplej od 0 do plus 1. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie pierwszej w Polskim Radiu 24 Krzysztof Grzybowski i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A w punkcie widzenia gość, pani profesor Ewa Marciniak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Pani profesor, pozwoli pani, że zaczniemy od tego, co rozgrzało polską scenę polityczną i polskie media, czyli wywiad z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej, który w jednym bardzo istotnym zdaniu nie wykluczył swojego powrotu do Polski polityki. Do tej pory pytany o tego typu kwestie, raczej odpowiedzi unikał. Teraz udzielił odpowiedzi, która musi budzić różnego rodzaju spekulacje, wywoływać różnego rodzaju spekulacje i domniemania. Dla niektórych spekulacje, dla niektórych nadzieje, bo jeśli brać pod uwagę jakąś jego rolę w opozycji, która dzisiaj ma charakter parlamentarny i pozaparlamentarny, no to rzeczywiście mogłaby być to rola jednocząca. Jednocząca w tym sensie... Z tą nadzieją ja mam problem, szczerze mówiąc, gdy o tym myślę. No właśnie, ale w tym sensie jednocząca, że jednak wskazany byłby silniejszy podmiot tego jednoczenia. I o tym też trochę mówi Grzegorz Schetyna, że potencjalna koalicja w opozycji, owszem, ale pod warunkiem, że to Platforma Obywatelska zachowa pewien rodzaj hegemonii w tej opozycji. Na przykład kandydat na prezydenta Warszawy, owszem, niech będzie wspólny, ale niech to będzie kandydat Platformy Obywatelskiej. I trochę to rzutuje na to, jaką potencjalnie oczywiście pozycję w polityce polskiej mógłby odegrać Tusk. Myślę, że to, o czym w miarę sensownie można by było mówić, to jest kandydowanie na urząd prezydenta, bo w Platformie Obywatelskiej raczej już nie ma co robić, mówiąc kolokwialnie, czyli jego pozycja byłaby trudna do odbudowania. Platforma jest podzielona wewnętrznie i póki co przewagę mają właśnie tak zwani schetynowcy, więc tutaj to pole partyjne dla Donalda Tuska jest raczej niemożliwe do zagospodarowania, natomiast to pole, ta przestrzeń polityki państwowej i owszem, chyba głównie dlatego, że nie ma również po stronie opozycji oczywistego kandydata tu w Polsce, stąd być może właśnie jakaś oferta niewypowiedziana, raczej takie domniemanie oferty złożone wobec Donalda Tuska. No i tutaj właśnie kilka moich wątpliwości, które się pojawiły, gdy powiedziała pani o tych nadziejach, bo to bardzo ciekawe sformułowanie, że możemy startować w koalicji pod warunkiem, że kandydat będzie nasz. No i pytanie, cóż to za współpraca, skoro wiadomo,
kto chce być górą w tej współpracy i pytanie na ile na taką podrzędną rolę zgodziłby się Ryszard Petru i Nowoczesna, mówi o tych relacjach Nowoczesna Platforma. Kolejna kwestia, nadzieja na powrót Donalda Tuska, ale pod warunkiem, że Donald Tusk nie zaangażuje się w taką bieżącą politykę, tylko wystartuje w wyborach prezydenckich, bo gdyby chciał angażować się w bieżącą politykę, no to problemem mogą być zarówno jego relacje z Grzegorzem Schetyną, jak i no, pewnego rodzaju układ pomiędzy Ryszardem Petru, który ma zdecydowanie chrapkę na to, żeby być liderem opozycji, a powracającym Donaldem Tuskiem. No właśnie, więc widzimy szereg komplikacji, które sprawiają, że ten powrót nie jest taki oczywisty, bo mimo pewnej słabości opozycji, jednak ambicje jej liderzy mają i nic dziwnego, że Ryszard Petru chciałby wykorzystać tak zwany efekt świeżości. On w dużym stopniu się zmniejsza wraz z upływającym czasem, ale jednak jest, bo w porównaniu do polityków, którzy od kilku kadencji na przykład są posłami, czy są aktywnymi partyjnie politykami, no to rzeczywiście to jest rodzaj debiutu politycznego i ten efekt świeżości można, mówiąc językiem marketingowym, dobrze opinii publicznej sprzedać, sprzedając jednocześnie nadzieję na jakąś alternatywną wobec aktualnej politykę, czy styl uprawiania polityki i tak dalej. Więc tutaj szanse Ryszarda Petru jakieś są. Natomiast minusem Nowoczesnej jest to, że póki co nie ma struktur. To, czy struktury ma, nazwijmy to, wydolne w cudzysłowie, czy nie, okaże się w najbliższych wyborach samorządowych. To będzie istotny test dla Nowoczesnej, to na ile dobrze, na ile źle wypadnie w tych wyborach. Jak najbardziej. To będzie również test zdolności koalicyjnej Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, bo być może również staną przed dylematem, czy wybory samorządowe nie powinny być przypadkiem realizowane właśnie w koalicji przeciwko innym podmiotom. Głównie to są takie lokalne podmioty wyborcze, ale wróćmy do Tuska. I rzeczywiście w partyjnej polityce Tusk szans nie ma. Ma jakieś szanse w państwowej polityce, aczkolwiek pod pewnymi warunkami. I te warunki to są takie, w jaki sposób Platforma Obywatelska i Nowoczesna już na etapie kampanii wyborczej będą mówiły o tym, że mogą się podzielić władzą. Czyli jaki jest plan podziału władzy? Kto nasz, kto wasz? I myślę, że to dopiero może spowodować jakieś urealnienie pozycji Donalda Tuska. A nie ma pani wrażenia, że jeżeli chodzi o deklaracje, jeżeli chodzi o takie stwierdzenia, że zrobimy koalicję, będziemy się dzielić władzą, to z takimi deklaracjami nie będzie problemu. Problemem będzie potem wypełnienie tych deklaracji konkretną treścią. To zawsze jest tak w polityce, że łatwiej te deklaracje formułować przed czy w trakcie kampanii wyborczej. Potem okazuje się, że ambicje na posiadanie władzy i dysponowanie tą władzą są bardzo duże i dzielenie się władzą jest trudne. Ta cała sytuacja też obrazuje, że my mamy takich polityków, którzy łatwiej się konfliktują, a w mniejszym stopniu, czy trudniej, kooperują. I bez względu na to, po jakiej stronie osi politycznej można ich sytuować, to z tą kooperacją, jak pokazują polskie doświadczenia, jest nieco trudniej. Z konfliktem łatwiej, bo politycy umieją prowokować ten konflikt, umieją eskalować, z rozwiązywaniem trochę gorzej. Zarządzać konfliktem, to dobrze wychodzi? Z zarządzaniem konfliktem właśnie jako takim względnie nowoczesnym podejściem do konfliktu wychodzi nam źle, zwyczajnie źle, tak jakby politycy nie odrobili lekcji i nigdy nie byli na zajęciach w czasie swojej edukacji, właśnie choćby z negocjacji. No to w takim razie teraz idźmy dalej. To jest bardzo świeża informacja. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zgromadzeniach. Nowelizację, czy też projekt, który wywoływał bardzo duże emocje. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość broniło się przed zarzutami, mówiło, że to w żaden sposób nie jest ustawa, która godzi w nasze prawa do manifestowania, do gromadzenia się. To jest ustawa, która sprawi, że na przykład niemożliwe będą różnego rodzaju takim nie do końca w porządku zagrywki, w których na przykład, jako przykład dawano Marsz Niepodległości, w której na przykład kontrmanifestacja
chwilę wcześniej zgłasza swoją manifestację i w tym momencie jest w stanie sparaliżować Marsz Niepodległości, który daną trasą porusza się już przez wiele, wiele lat, można powiedzieć, że tradycyjnie. Opozycja z kolei uważa, że być może niektóre rozwiązania nie są złe, natomiast jest kilka zapisów, które rzeczywiście mogą budzić pewien niepokój, na przykład bardzo szerokie kompetencje, które trafią w ręce wojewody. Ja myślę, że tak, między innymi. Ja myślę, że kwestia organizacji manifestacji, obchodów czy różnego rodzaju demonstracji dzisiaj w Polsce jest dość dobrze zorganizowana w tym sensie, że włodarze miast, gospodarując przestrzenią miejską, gospodarują nią w taki sposób, żeby manifestacje zorientowane w sposób skrajnie różny ideologicznie poruszały się innymi drogami. Ja myślę, że Warszawa jest poza nielicznymi przypadkami jest dobrym przykładem tego, że różne nurty, na przykład 11 listopada, różne nurty mogą demonstrować swoje poglądy i organizować manifestacje, jednocześnie nie prowokując siebie wzajemnie. Więc to po pierwsze. Oczywiście jest dużo znaków zapytania, dlaczego na przykład państwo ma pierwszeństwo w organizowaniu swoich uroczystości i jest to zapisane ustawowo, bo ja myślę, że w świetle aktualnego prawa nie wyobrażam sobie, żeby na przykład na placu Piłsudskiego nie można było zorganizować uroczystości państwowych, bo jakaś inna organizacja w tym czasie, w tym miejscu ma również własny pomysł na organizację czegoś. Przecież to jest respektowane, że jest pierwszeństwo organizacji państwowych, obchodów państwowych, różnych uroczystości. No tak, no ale więc pojawiają się te znaki zapytania. No i druga w kolejności to są chyba uroczystości religijne. Też nie sądzę, że dotychczas był jakiś problem z wyznaczaniem trasy na uroczystości religijne. Więc pytanie, o co chodzi? Chuchanie na zimne po prostu. Czyli, tak na wszelki wypadek. Czyli mamy w głowie takie przepuszczenia, że... Może na przykład to prawo, które do tej pory obowiązywało, próbować jednak wykorzystać do tego, żeby zakłócić to w sposób bardzo aktywny i w sposób niebezpieczny inne uroczystości. Właśnie być może jest za tym projektem, kryje się taka obawa. Ja myślę jednak, że aktualne doświadczenie może absolutnie te obawy redukować, więc pojawiają się inne pytania. Dlaczego powstaje ta ustawa i w jaki sposób i komu, no sposób to tu już jest znany, ale komu uniemożliwi demonstrowanie własnych poglądów? Myślę, że praktyka polityczna wkrótce to pokaże. No, pytanie jak bardzo wkrótce, bo pojawiły się takie spekulacje, że być może pierwszym sprawdzianem obowiązywania tej nowej ustawy będzie już data bardzo nieodległa, bo 13 grudnia, przypomnę, że naszym gościem jest pani profesor Ewa Marciniak, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Debata poranka. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Bezpieczeństwo w regionie, wybory w Stanach Zjednoczonych, europejska perspektywa Ukrainy, do tego energetyka oraz kwestie historyczne. To są główne tematy rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, który dziś wraz z małżonką złoży wizytę w Warszawie. Ten termin nie jest zresztą przypadkowy. Dziś mija 25 lat od uznania przez Polskę jako pierwszego państwa na świecie niepodległości Ukrainy. O wzajemnych stosunkach, ale także oczywiście o konflikcie rosyjsko-ukraińskim porozmawiamy w dzisiejszej debacie poranka. Ze mną w studiu pan Maciej Zaniewicz, portal eastbook.eu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawahałem się dlatego, że czekamy na jeszcze jednego gościa, ale to w takim razie przedstawienie nastąpi za chwilę. Będziemy się także łączyć z Kijowem, gdzie jest nasz korespondent Paweł Buszko. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy w takim razie od tego, jak o tej wizycie pisze ukraińska prasa, no i czego komentatorzy na Ukrainie po tym warszawskim spotkaniu się spodziewają?
Ukraińscy eksperci i politolodzy, z którymi też rozmawiałem, wskazują na to, że powinna nastąpić mocna zmiana w stosunkach polsko-ukraińskich. Mówi się tutaj o tym, że te stosunki uległy ochłodzeniu z uwagi na trudne kwestie historyczne. Przypomnijmy, uchwała polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu mówiąca o ludobójstwie na Wołyniu, kontruchwała bardziej wyważona Ukraińskiej Rady Najwyższej. Potem film Wołyń, który spotkał się tutaj z bardzo złymi recenzjami i złymi opiniami. Niszczenie ukraińskich cmentarzy w Polsce. Na Ukrainie się mówi o tym, że stosunek Polaków do Ukraińców mocno się zmienia. To jest niepotrzebne, bo wpływa, jak mówią komentatorzy, wpływa to na klimat naszych stosunków. Tak więc to należy przemóc i mówić bardziej o przyszłości, o przyszłych czy teraźniejszych zagrożeniach i problemach niż o kwestiach historycznych. Tutaj się wymienia przede wszystkim zmiany w Unii Europejskiej, osłabienie Unii Europejskiej, wciąż ciągłą agresywną politykę Rosji. Jak wskazują komentatorzy, w takiej sytuacji należy szukać bardziej porozumienia niż rozłamu między naszymi krajami. Mówi się również o, i to nie od dziś, o współpracy, o ukraińsko-polskiej współpracy wojskowej. Przypomina się o tym, że mamy wspólną z Litwinami i Polakami i Ukraińcami brygadę. Polskie doświadczenie byłoby pomocne, jak wskazują eksperci, w reformowaniu ukraińskiej armii. Polska może być i jest taką lokomotywą i adwokatem w stosunkach między Ukrainą i NATO. Ważna kwestia do omówienia to też zmiany polityczne u wspólnego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Po dojściu do władzy, po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa należałoby